dba państwowego prawa, na przykład nie zabije, ale inny nie. I nie można dopuścić do zamazania tych dwóch kresów. To jest jedna rzecz. Druga. Czwarte jest szczególnym przypadkiem punktu drugiego. Są zakazy, które są uzasadnione tylko tym, że człowiek dorosły może sobie zrobić krzywdę. Państwo musi go bronić przed zrobieniem sobie krzywdy. To się nazywa paternalizm. Paternalizm jest uzasadniony w postawie rodziców wobec dzieci. Ale czy państwo ma traktować dorosłych jako dzieci? Tym zakazem przemijać. Ja państwu pokażę na koniec grupkę rzeczy absurdalnych, które mogą się przebić. Więc pierwsze, jak chcemy rozwoju, to musimy dążyć do wolności gospodarczej, konkurencji i kapitalizmu. Jak to stracimy, nigdy nie dojdziemy. To bogatszy. Ale po drugie, bez kapitalizmu, czyli własności prywatnej rynku, nie ma demokracji. I nie było, nie ma demokratycznego kapitalizmu. Znaczy z jednej strony monopol własności publicznej, z drugiej strony rząd systematycznie wybierał. Tego się po prostu nie da połączyć. A wielu intelektualistów, o dziwo, to deklaruje, że kocha demokrację, a nienawidzi kapitalizmu. Wiem się, jak to się składa. To tak jak wyznawać, kochać mleko, a nienawidzić krów. I kóz, i innych zwierząt tego bajku. To po prostu jest absurd, ale absurd też jest. I w Polsce, o dziwo, pod, jakby powiedzieć, na warunkach, kiedy koalicja czy rządzący, to kiedyś się przyznawali do liberalizmu, mamy jakiś renesans mitu własności państwowej. To jest zdumiewające. Po drugie, mamy etapy regulacyjne, to znaczy za dużo przepisów, o tym już mówiłem, to trzeba regulować. Po trzecie, a czy mogę powiedzieć w dyskusji, mamy etaty socjalne, to znaczy zbyt dużo wydatków socjalnych, które prowadzą do długów i w konsekwencji do kryzysu, a nawet jeżeli tego nie czynią, to mogą zniechęcać ludzi do pracy. W Polsce jest bardzo łatwo dostać prawie bezterminowo rozmaite zasiłki. I to nie jest dramat finansów publicznych głównie, to jest dramat tych ludzi, bo powpadają w pułapki i po pewnym czasie tracą zdolność do pracy. I dzieci też, bo przejmują swoje dzieci. Polskie prawo socjalne, polskie prawo w niektórych fragmentach bardzo krzywdzi ludzi. Oczywiście pod hasłami dobroczyńcy. Bo pamiętajcie, że bardzo złe czyny robi się pod hasłami dobroczynności. Prawdziwa dobroczynność nie jest państwowa, a jest prywatna, jest społeczna. I wreszcie, czyli i to jeden z naszych problemów na drodze do rozwoju. Kto więcej choruje, kto częściej choruje? Czy ten, którego zasiłek wynosi 100%, płacy, czy ten, co ma 80%? W Polsce mamy takie dwie grupy. Jedni mają 100%, inni mają 80%. Czy siłowi mają 100%, inni mają 80%. Kto częściej choruje, czyli wyłudza, to ci, co mają 100%. Jak ktoś fikcyjnie choruje, to znaczy, że nie pracuje. Mamy mniej pracy, więcej wydatków. I to jest jeden z przykładów patologii polskiego państwa socjalnego, które jest bronione przez większość partii politycznych, podobnie jak w Grecji. Tam wszystkie się prześcigały w tym, żeby więcej obiecać. I co gorsze, aż do katastrofy spełniały te obietnice. Ok. Czyli na koniec chciałem państwu powiedzieć, że choć, powtórzę, że choć wolność gospodarcza, czyli proste prawo, umiarkowane podatki dzięki umiarkowanym wydatkom, konkurencja jest absolutnie ważna dla rozwoju, to ona jest najbardziej ze wszystkich wolności atakowana. Po pierwsze atakowana jest przez grupy roszczeniowe, czy to finansowe, czy to ideowe. I po drugie, co się wiąże, to jest pierwszym, jest atakowana przez systematyczną propagandę antyrynkową albo etatystyczną. W demokracji też i tak będzie, żeby było jasne. Nie należy tego zakazywać, broń Boże, trzeba to zwalczać. Na koniec w tej książce macie państwo ileś szkiców, na przykład taki, dlaczego intelektualiści, niektórzy nie lubią kapitalizmu, możecie przeczytać, wybitny filozof amerykański. Możecie przeczytać o 20 mitach antyrynkowych. Ja na koniec chciałem państwu powiedzieć, mamy takie dwa strumienie propagandy na rzecz rozszerzania już tak zbyt dużego państwa. Jedna, to nazywam czułe słówka. To znaczy, to są takie słowa, które wzbudzają pozytywne emocje i posypiają umysł. Jakie na przykład? One są
bardzo niebezpieczny. Społeczny. Dodajcie słowo społeczne do czegokolwiek i od razu robimy się dobrze, tak? Emocjonalnie. Dlatego w Polsce upowszechnił się ten slogan społeczna gospodarka rynkowa. Ona nie ma żadnej precyzyjnej definicji. Ale większość ludzi czuje, że to jest coś lepszego. Czysta gra na emocje. Co gorsza, w Polsce prowadzono do konstytucji. W Niemczech nie. To pochodzi z Niemiec, ale Niemcy nie wprowadzili tego do konstytucji. W Polsce nie udało się tego powstrzymać. Tego absurdu logicznego. Po drugie, rodzinne. Każdy jest za rodziną, chociaż często się rozpada. Stąd hasło polityki prorodzinnej. Tak? Niektórzy sądzą, albo zdają się sądzić, że jak trzy razy powiedzą polityka prorodzinna, będzie więcej dzieci. A inni w to wierzą. Bo nie śmieją się z takich ludzi. W Polsce za mało jest po prostu wyśmiewania demagogów. Albo Ministerstwo do Spraw Rodziny. To jest oficjalna propozycja jednego z polityków. Będzie więcej dzieci, jak będzie więcej Ministerstwo do Spraw Rodziny. To się śmiało. Bo za mało. Po trzecie, narodowe. Proszę zauważyć, każde centrum, każdy program jest narodowy. Tak? Wszystko jest narodowe. Dlaczego? No. Bo to dobrze brzmi. Program, narodowy program dla pana kierowcy przy mocy fotoradarów. Też jest narodowy, tak? Cały naród, tak? Po czwarty, polski. Polski. Ciągle mamy, wszystko jest polskie. Polskie inwestycje, czyli upolitycznione być może, ale to jest wszystko polskie. Wspólne. Jedna rada, słuchajcie. Jeżeli coś ma w nazwie któreś z tych czułych słówek, to bądźcie na baczności. A najprawdopodobniej chodzi o złą propozycję. Im więcej czułych słówek, tym bardziej na baczności. Że stało działać? To powinno. Może ktoś by pomóc? Tutaj? Już, już. Bo końcowy akord dopiero nastąpił. To są takie nienawistne słowa, tak? Nienawistne pod adresem tego, co się chce zdemonizować. No na przykład, że wolny rynek to jest chciwość, tak? Żeby charakter wypaczony. A socjalizm to jest lepszy człowiek. Było od samego początku wody absurdne i ciągle się to głosi. Wielu mediach. Albo, że wolny rynek nierówności. Owszem, ale o jakie nierówności trzeba zwalczyć? Czy nierówności szans, czy też walczyć o to, żeby wszyscy zarabiali tyle samo? Zupełnie różne rzeczy. Tego się nie mówi. Albo, że gdyby nie było wolnego rynku, to byłoby powszechne braterstwo jak w kibucu. Jeden wielki kibuc, tak? W Izraelu coś takiego istnieje, tam należy mniej więcej 2% ludzi, a czy może należeć 100%? Jak należy 100%, to już nie jest kibuc, tylko buła. Ale wielu wydaje się ciągle głosy, setki tysięcy egzemplarzy. Bardzo rozpowszechniony jest taki marksistowski schemat, który przenikł do umysłów ludzi niewiedzących, że mówią Marks. A mianowicie, że społeczeństwo kapitalistyczne składa się z jednej strony z wyzyskiwaczy, teraz mówi się kapitaliści albo pracodawcy, a z drugiej strony są wyzyskiwani, czyli pracodawcy, pracobiorcy i pracownicy. No co w tym się zapomina? Że miejsca pracy kto tworzy? Pracodawcy, przedsiębiorcy. Jak im będziemy utrudniać, to będzie większe bezrobocie. Ludzie, którzy mają przeżarty umysł tego rodzaju schematy, to co będą robić? Zawsze będą popierać związki zawodowe w najbardziej agresywnych formach. A najwięcej miejsc pracy niż tam agresywne związki zawodowe. To już dawno było pokazane i udokumentowane. Więc to jest nie tylko takie rażące intelektualne, to jest bardzo niebezpieczne taktycznie. A teraz Państwu chciałem akurat pokazać, że to co mówię, to nie jest jakąś abstrakcją. To przypomnę, ja chciałem Wam pokazać próbkę najnowszej czarnej propagandy. Przypomnę na wszelki wypadek, że są dwa typy systemów emerytalnych. Jeden, typu ZUS-owskiego, to jest taki, gdzie pieniędzy w ogóle się nie gromadzi, to nie ma żadnych oszczędności. To, co się wpuszcza, natychmiast wychodzi w formie wypłat emerytur na bieżąco. Emerytury wobec tego w tym systemie zależą od przyszłych podatków. Przyszłego stanu gospodarki. Jeżeli przyszły stan gospodarki nie będzie dobry, to
możemy sobie zapisywać, co chcemy, ale i tak tych wspaniałych emerytur nie będzie. No to wypłaci. Kończy będzie te pieniądze, wydrukuje. Drugi system to są system kapitałowy, gdzie gromadzi się oszczędności, to znaczy inwestuje się w aktywa, co w papiery skarbowe, wartościowe, uznanie tego typu. W związku z tym przyszła emerytura, od czego zależy z tego chwila? Od nagromadzonych inwestycji. Są zupełnie różne rzeczy. Że tymczasem już dwa lata temu mieliśmy przypadek takiej kampanii otumaniania, że co była mowa? No, była mowa taka, że nie ma różnicy między ZUS-em a OFE, chociaż jest zasadnicza różnica. Słowo przesunięcie składki jest oszustwem, bo nie przesuwa się pieniędzy. Pieniądze, które się przesunie z OFE, będą przejedzone w ZUS-ie. Bo w ZUS-ie się niczego nie gromadzi, tak? 90% ludzi daje się nabrać na tą sformułowanie. Co jeszcze? No mamy to bardzo łatwo, można zdemonizować każde wyrażenie. Klasycy tego gorczarni propagandy, których nie będę tu cytować, doskonale to wiedzieli, wystarczy 1000 razy powtórzyć coś złego i ludzie zaczną myśleć, że to jest coś złego. To jest tak. I w propagandzie można przeciwstawić tylko kontrpropagandę. Ona musi być skuteczniejsza, inaczej zła propaganda, nawet jak w kłamie, wyciąży. I tak może być w Polsce. Przedmiotem takiej demonizacji jest wyrażenie OFE. A wynik jest taki, że 18% ma zaufanie, a 26% ma zaufanie do ZUS-u. Więc nie chodzi o to, żeby do ZUS-u miało mniej, tylko żeby ta demonizacja nie była tak skuteczna. Proszę Państwa, tu nie chodzi o OFE w sensie organizacji czy jakiegoś funduszu. Tu chodzi o oszczędności emerytalne Polaków, odgłoszone na kontach w OFE. Ale większość ludzi dała się otumanić, ona mówi teraz, a oni zapominają, że chodzi o ich pieniądze i mogą popierać zabranie ich pieniędzy w wyniku takiej propagandy. I ponieważ nie można się, jak sądzę, w demokratycznym kraju skazać na to, że mamy publiczne kłamstwo, publiczne otumanianie, niezależnie od kogo to chodzi, no to trzeba to obnażać. Zarówno w imię przyzwoitości, jak i w imię także gospodarki, bo władza ma taki wybór. Albo dokona kolejnego skoku na oszczędności Polaków, albo zrobi trudniejsze rzeczy, wnosi więcej reform. Na przykład odbierze przywileje, te 100% zasiłki, albo zabierze się za przywileje górników, które kosztują miliardy. Co wybierze? To zależy od nacisku. Czy przestraszy, czy ludzie się nie dadzą zaszukać, to mamy 15 milionów ludzi, którzy mają oszczędności w OFE, jak na razie to w ogóle nic nie widać. Czyli w związku z tym tu się nagle wreszcie obudzą. No i w rezultacie energia rządzących się skupi na tym, żeby zabrać to za to, co w Polsce jest potrzebne, to znaczy ograniczenie przywilejów, większe reformy, czy też będzie odwrotnie. I to jest test z tego, czy w Polsce jest społeczeństwo obywatelskie. Proszę Państwu przykład czegoś, co nazywa się debata. Nawiasem mówiąc, w Polsce, w polityce i w mediach myli się wyzwiska i insynuacje z argumentami i dowodami. Wszystko jest traktowane tak samo. Tymczasem równy dystans do sensu i nonsensu jest konsensem. I nie zgadzajcie się na to, żeby wami tak łatwo manipulowano. Bądź zaczniecie być obywatelami. No to macie takie sformułowanie. Jako argumenty. Minister finansów. Drugi filar to rak. Nowe wyrażenie, tak? Albo sformułowanie. Te potężne instytucje finansowe są zainteresowane zyskiem. Jeżeli coś jest zainteresowane zyskiem, to jest złe. Tak? To znaczy, to jest przekaz socjalistyczny. To mówi minister niesocjalistycznego rządu. Tak? A czym się to różni od Jarosława Kaczyńskiego? On mówi, że społeczeństwo było niesłychanie bezczelnie manipulowane. No to prawie równie źle co rok. Co rok. No, nie słyszę, nie ma żadnej różnicy. Nawiasem mówiąc, jeżeli przedstawiciele oponentów, głównych partii rywalizujących się mało różnią, to jakie zaufanie może mieć? Mogą mieć wyborcy. W ogóle do polityków, a w tym zwłaszcza do tych, co rządzą. Czy to nie jest podcinanie zaufania? Przez takie wypowiedzi. Ale świat nauki nie pozostaje w tyle.
To jest jego, proszę Państwa, nie dajcie się w żadnej mierze, nie bądźcie pod wpływem tytułów. Bo odsetek hochsztaplerów wśród profesorów nauk społecznych nie jest mniejszy niż wśród normalnych ludzi. Może nawet mniejszy w niektórych dyscyplinach. A na dodatek oni tam oszałamiają tymi tytułami. Więc proszę bardzo, to jest pani z GH. Oligarcha. Także to nagle jacyś oligarchowie finansowi wprowadzili. Albo, że to koszty przyszłego emeryta. Że to jest podjudzające wyrażenie. Rujnowanie finansów publicznych. Giełda, proszę Państwa, to ona jest, naucza biednych studentów finansów międzynarodowych. Co ona mówi o giełdzie? Że to jest ruletka. To najbardziej skrajne, lewackie ugrupowanie na myślenie. Niestety w naukach społecznych, tak naprawdę, w socjalizmie dokonała się za mała selekcja. Tak jest. Ja wiem, wiem, czego nauczyli niektórzy profesorowie z SGH, którzy nauczali marksizmu, zawsze głosili, że kapitalizm upadnie, ale przejściowo wyrób został zacieszony, bo interwencjonizm zadziałał. Więc teraz marksizmu nie mogą jawnie nauczać, co nauczają wobec tego, jaką wiarę? Interwencjonizm. Czyli każdy problem wymaga interwencji państwa. Mentalność sowieckiego działacza. A tutaj pani była minister, przepraszam, a tu. Wyjątkowo idiotycznie. Ta pani 3 lata temu była uchodziła w ogóle za heretyczkę przez przyzwoitych jakichś polityków, a teraz Rostowski prześciga się z nią po określeniach. Minister obecnego rządu. Więc chciałem, to jest przykład, że sprawa, o której mówiłem generalnie, nie jest abstrakcyjna, że ona się rozgrywa na naszych oczach. No i jak powiedziałem, to będzie bardzo ciekawe, co będzie dalej, jaka będzie reakcja. Co przeważy? A na koniec, co robić, to już chyba jasne, co nie robić. A co można robić, jeżeli chce się tam, mieliśmy jakieś zachęty, no, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Łotańskie Informacje, mamy delegalne deklaracje członkowskie, to nie jest partia polityczna, proszę się nie dać, to jest organizacja obywatelska, więc z chęcią będziemy oczywiście przyjmować zgłoszenia się ludzi, bo ruch obywatelski jest tym silniejszy, jest więcej obywateli. Mamy deficyt obywateli w Polsce. Dziękuję bardzo. Być pod naszą obywatelską kontrolą, że powinniśmy chłonić pewne ruchy społeczne, które to powinny sprawować. No, zwłaszcza duże problemy, to jest mit. Może opinować w mniejszym banku, ale w większym tu reprezentanci są, tak. Ale w dużym banku, który jest tak gigantycznie złożony, bardzo trudno opinować. Na przykład w banku J.P. Morgan, to jest jeden z największych banków amerykańskich. Codziennie bank jest w środku 300 nadzorców, ale nie opinują. Moje pytanie jest takie, czy jest jakiś kraj, którego problemy gospodarcze wzięły się z tego, że są zbyt niskie podatki? Ja się nie zajmuję, nie znam takiego kraju, bo nie ma. Proszę. Witam panie profesorze, witam państwa, Przemysław Deker. Na początek dwie grzeczne uwagi. Pierwsza rzecz odnośnie pana profesora krytyki ideologii ekologicznej, ideologii socjaldemokratycznej. Ja się zgadzam z wieloma argumentami, ale też należy pamiętać, że pan krytykuje te dwie ideologie z pozycji ideologii liberalnej. Także naukowych argumentów za tym, że jedna ideologia jest wyższa ponad drugą ideologię. To pierwsza rzecz. Druga, zgadzam się też z panem profesorem, żeby uważać, jeśli polityk używa słów społeczny, sprawiedliwość społeczna. To są słowa pałki, które często służą do tego, żeby wzbudzać emocje. Ale pan profesor też używa takiego słowa socjalistyczne. Znaczy pan też naznacza takim słowem emocjonalnym swoich oponentów, więc niejako wpisuje się pan w tezę, którą sam pan krytykuje. Znaczy te dwie pierwsze polemiki, natomiast pytanie a propos funkcjonowania korporacji międzynarodowych, tak zwanych korporacji transnarodowych, jak one mają się do wolności, jak one się mają do przedsiębiorczości, jak one się mają do konkurencji na rynku międzynarodowym. Dziękuję bardzo. No, jeżeli ocena jest negatywna, to nie dlatego, że ja na czarno uwagę, tylko taka była rzeczywistość. Chyba, że sądzi ktoś, że to był raj.
narciarska utopia się sprawdziła, ale mało jest takich ludzi. Zostali może w Korei Północnej na szczytach. Po pierwsze. Po drugie, bardzo łatwo sprowadzać wszystko do walki ideologii. Ale to by znaczyło, że w ogóle nie ma żadnych kryteriów. To jest taki chwyt. Tu jest ideologia, tu jest ideologia. Proszę zauważyć, że ja nie unikałem się do, unikałem właśnie etykietki słów liberalni i tak dalej. Ja wiem, że to zostało zdemonizowane, ale ja Państwu przedstawiałem tezę empiryczną w Grecji. To nie jest żadna ideologia, to jest fakt. Ten ktokolwiek chce się zapoznać, będzie wiedział i sprawdzi, że obecne załamanie gospodarcze w Grecji wynikało z czego? Z tego, że Grecy głosowali przez 20 lat na rzecz politycznych świętych Mikołajów, którzy zwiększali co? Wydatki socjalne i zwiększyli administrację publiczną. To jest fakt. To nie jest żadna ideologia. Drugi fakt to jest taki, może można sprawdzić, jak ktoś można sklasyfikować, że tam, gdzie się wyraźnie zawęża wolność gospodarczą, to się da skonkretyzować, po pewnym czasie cierpi rozwój gospodarczy, cierpią ludzie. A najbardziej cierpią wtedy, kiedy im się odbierze całą wolność gospodarczą, czyli zdelegalizuje się rynek i własność prywatna. To nie jest żadna ideologia, to jest fakt. Po trzecie, powiedziałem, dla przykładu, że w Polsce są dwie grupy ludzi, jeżeli chodzi o wysokość zasiłków chorobowych. Jedni mają 100, drugi mają 80 i powiedziałem na podstawie danych, że ci, co mają 100, częściej chorują. To nie jest ideologia, to jest fakt. Jest cała masa faktów, więc proszę nie sprowadzać twierdzeń, które odwołują się do rzeczywistości, do ideologii i próbować te twierdzenia jak gdyby zdjąć z porządku dziennego. Tak nie jest. Mogę wskazać, mógłbym wskazać ileś faktów pokazujących na przykład to, że socjaldemokratyczne Niemcy za czasów Schroedera zrobiły wolnorynkowe reformy i dzięki temu zregulowały rynek pracy, dzięki temu Niemcy nie są w sytuacji błąd obecnych, tylko są najmocniejszym krajem w Unii Europejskiej. Nie dajcie Państwu sprowadzać twierdzeń do ideologii. To jest jeden z takich chwytów, których należy stosować. Co do natomiast korporacji. Korporacje rzeczywiście są nie tylko takim celem ataku. Jeżeli korporacja korzysta ze wpływów politycznych w jakimś kraju, to działa sprzecznie z wolnym rynkiem i pewne szkody biorą. To znaczy takie, ale to by był źródło pionu, że jest rzeczywiście tak, bo nie może być świętą krową. Jeżeli korporacja podważa konkurencję, to winna być oczywiście potępiona i urząd antymonopolowy, czy ktoś nie powinien zareagować. Czyli należy przeciwdziałać się ekscesom, ale to nie znaczy, że można uznać korporacje międzynarodowe jako takie za samą złą. Są dwie różne rzeczy. Proszę Państwa, ponieważ świat, jak to się mówi, jest zglobalizowany, to znaczy nie ma barier w kontaktach gospodarczych innych między ludźmi, to konkurencja jest globalna, a nie krajowa. W globalnym świecie nawet duża korporacja ma wielki konkurent. Popatrzcie sobie w pierwszym z tego przykładu. Apple i Samsung. Tak, dwie potężne korporacje są w walce. Niesłychana konkurencja. I nie wchodzą na rynek. Nokia. Nokia to niedawno była liderem. A gdzie jest teraz Nokia? No, dołuje, dlatego że jest konkurencja. W świecie, w którym nie ma barier gospodarczych, jest silniejsza konkurencja i w związku z tym krócej się utrzymuje pozycji liderów. Krócej, no nie dłużej. Czyli nie ma takie sumaryczne ataki na korporacje jako takie, nie mają podstaw, natomiast krytyka konkretnych ekscesów, oczywiście tak, to trzeba to udowodnić i znaczyć. Dziękuję. Ostatnie 5 minut na dyskusję. Tutaj może pytanie wtedy do Pana przyjdziemy, tak? Polski do strefy euro. Tak, duży wywiad. On wypowiedział się w tym wywiadzie w taki sposób, że Polska nie powinna obawiać się wejścia do tej strefy z tego powodu, że polepszy nam to gospodarkę ze względu na wzrost importu i eksportu, ale także nie powinniśmy obawiać się tego ze względu na to, że w momencie, kiedy my zaczniemy do tej strefy euro wchodzić, to tak naprawdę kraje członkowskie już tą strefę naprawią. Teraz moje pytanie, czy faktycznie Polska kiedykolwiek spełni te wymagania dosyć rygorystyczne na wejście do strefy euro? I od razu na drugie pytanie, czy uważa Pan, że usunięcie 13 pensji w jakikolwiek sposób wpłynie na poprawę polskich finansów? Czyli najważniejsze jest skupić uwagę na tym, co w Polsce trzeba zrobić i jakie są zagrożenia dla rozwoju. O czym w ogóle nie ma mowy. Trzeba to wbić do debaty publicznej.
dlatego się spotykam. Tak. Ponieważ pracuję w banku i mnie bardzo drażni szkoły, a nie do banku. Co się dzieje, że bank nagle padł? Mamy przykład Cypru. Bank był pewnie upolityczniony i państwowy. Ponieważ kupował obligacje, wtedy podejrzany, że tak powiem. I chciałem dwa słowa jeszcze, czy tak duże pieniądze unijne na Cypr, Grecję nie są dawane, żeby spłacić nadmierną konsumpcję i zakup towarów we Francji, w Niemczech na przykład. Czy te pieniądze wrócą do Unii z powrotem? I trzecia rzecz, która nie mogę bardzo zrozumieć, że jeśli w Ameryce był kryzys finansowy, to my wszyscy zobaczymy tak naprawdę. I dlatego, że mieszkania stawiamy po zakredytowaniu. Przecież normalnie pracujący w banku, czyli dobrze, jeśli mieszkanie idzie w górę, to ja bezpośrednio przełożenie nie mam, że zyskam od razu. Ja mogę na kredytowaniu przyszłych droższych mieszkań zyskać, ale te są już zakredytowane. To bezpośrednio pożytku nie mam. Tak samo nie powinno być, że panu Kowalskiemu wspaniałe mieszkanie, to ja nie odzyskam kredytu. Dziękuję bardzo. To jest masę książek. To powiedzieć tak, jeszcze na koniec o banku. Jakie banki najczęściej mają problemy? Popatrzymy na badanie i na świat. Banki w terenie, które są poddane wpływom polityków. Czyli banki nieprywatne. Tak jest w Hiszpanii, gdzie banki nieprywatne o nazwie CAJAS, czyli kasy. One były te władze regionalne polityków, którzy poprzez te banki budowali sobie popularność, finansując na przykład duże akwaparki. Słowenia jest następny przykład. Ostatni w Słowenii prawie wszystkie banki są państwowe i tam jest następny kryzys. Dlaczego bank, każde przedsiębiorstwo państwowe jest zagrożone interwencją polityczną? A politycy mają różne cele, lubią się być popularni, między innymi budować coś, co się będzie podobało na krótką metę, ale przyniesie stratę na dłuższą metę. To jest jeden z głównych argumentów, że należy oddzielić przedsiębiorstwo od polityki. To znaczy, że przedsiębiorstwa mają być prywatne, łącznie ze spółdzielczymi. To jest problem. Tak jest. Dziękuję bardzo.